Wenecka Wyspa Śmierci. Wyspa Povegila jest niewielką i nieistotną wyspą położoną w lagunach Wenecji. Wenecja jest znana z piękna i zawsze była popularna jako atrakcja turystyczna. Niewielka, niezamieszkana wyspa stoi pusta i samotna. Nie ma żadnych gości ani zwiedzających ją turystów. Próbując znaleźć transport na wyspę za pośrednictwem taksówki wodnej, najprawdopodobniej zostaniesz wyśmiany. Mieszkańcy Wenecji pytani o to miejsce udają, że wyspa nie istnieje. Mroczna i złowroga historia wyspy Povegila sprawia, że każdy horror, który mieliście okazję obejrzeć na ekranach swoich telewizorów, staje się bajką. I prawdą w tym przypadku jest to, że rzeczywistość może być straszniejsza niż fikcja. Złowroga historia wyspy cofa nas do ciemnych dni dżumy, czyli popularnej czarnej śmierci. Ta przerażająca choroba zabija najwięcej ofiar w ciągu 4 dni od pierwszych objawów zakażenia. Wenecja została opanowana przez strach i popadła w panikę. Jak zaraza zbierała z dnia na dzień coraz obfitsze żniwo wśród jej mieszkańców. Liczba ofiar wzrastała w zastraszającym tempie, a fetor umarłych był już nie do zniesienia dla pozostających przy życiu Wenecjan, z ratunkiem przyszła mała wyspa Povegila, gdzie rozpoczęto składowanie gnijących zwłok. Władze lokalne szybko zdecydowały się, by na wyspę nałożyć i pozostawić w stanie kwarantanny. Z czasem mieszkańcy Wenecji wpadli w taki obłęd, że ludzie nawet z najmniejszymi objawami choroby zostawali siłą, w tym przypadku siłą okazywało się przekupstwo, oddzieleni od swoich rodzin, bliskich i przetransportowani na wyspę. Tam byli pozostawieni na pewną śmierć, otoczeni stosami gnijących trupów. Przybywający na wyspę nieszczęśnicy słyszeli stłumione jęki i przeraźliwe krzyki tych, którzy jeszcze nie umarli, roznoszące się wśród stosów trupów. Byli w pełni świadomi, jak okrutny i przerażający jest dla nich los i ostatnie chwile ich życia. Uważa się, że aż 160 tysięcy kobiet, mężczyzn i dzieci było deportowanych za łapówki na wyspę, wprost do miejsca zapełnionego stosami trupów. Trudno wyobrazić sobie strach i cierpienie psychiczne tych nieszczęśników pozostawionych na pewną śmierć. Tak wielka ilość zwłok i gnijących ciał z czasem utworzyła na rzeczywistym podłożu wyspy warstwę lepkiego mułu i popiołu. Lokalni rybacy zawsze omijają i nie stawiają sieci w pobliżu wyspy, ze względu na możliwość zaplątania w nie ludzkie kości i szczątki ciał. Wyspa została zapomniana od czasów śmiertelnej zarazy. Dopiero pod koniec 1800 roku ktoś wpadł na pomysł, by przywrócić wyspę do życia, budując na jej terenie szpital dla umysłowo chorych, wraz z jego legendarną wieżą dzwonniczą. Po relacjach i aktach medycznych można stwierdzić, że już pierwsi pacjenci tej placówki niemal natychmiast zaczęli zgłaszać przypadki widzeń trupów i duchów ofiar, przemieszczających się po korytarzach i pomieszczeniach szpitalnych. Zgłoszenia te zostały oczywiście ignorowane, ponieważ ludzie będący świadkami tych paranormalnych obserwacji byli już uważani za niezrównoważonych psychicznie lub całkowicie szalonych. W 1920 roku doktorowi będącemu w personelu medycznym szpitala postawiono zarzuty o znęcaniu się nad pacjentami. Sam oskarżony miał nadzieję, że dzięki jego eksperymentom stanie się sławny w środowisku naukowym. Pacjenci byli sprowadzani do dzwonnicy, jak zeznawał. Tam mógł w spokoju przeprowadzić swoje szalone eksperymenty, stosując metody przypominające bardziej tortury niż terapię. Doktor prowadził swoje eksperymenty na umysłowo chorych przez wiele lat i aby sprawiedliwości stało się zadość, dołączył wkrótce po procesie do swoich pacjentów wraz ze swoim szaleństwem. Doktor zaczął widzieć duchy dawno zapomnianych ofiar dżumy, a nawet duchy swoich ofiar. Doświadczenia były tak przerażające i intensywne, że lekarz, który miał kiedyś nadzieję stać się sławnym w świecie medycznym, zaczął tracić zmysły. Nawiedzony przez duchy i wizje próbował wyskoczyć z wieży, by skrócić swoje cierpienia i męki. Legenda mówi, że obłąkany lekarz przeżył upadek z wieży. Dopiero tajemnicza mgła, która uniosła się w tym momencie nad wyspą Povegila, udusiła niemoralnego szarlatana. Nawiedzona wyspa Povegila zostaje po dziś dzień opuszczona i niezamieszkana. Nikt nie śmie przepływać na wyspę. Mało kto jest na tyle odważny, by spróbować tam zostać na dłużej.
Śmiałkowie, którym wystarczyło odwagi, mówili o niepokojących jękach i krzykach. Niektórzy byli nawet świadkami pojawiających się w tym miejscu upiornych zjaw. Inni donosili o fizycznych atakach dokonywanych przez niewidzialne siły podczas pobytu na wyspie. Jedna dziewczyna, której rodzina chciała nabyć wyspę, wymagała wizyty u chirurga, gdzie nałożono jej 20 szwów na jej twarz po wizycie na wyspę Powedzila. Szczegółów dotyczących tego, co dokładnie się stało, jest niewiele. Jedno jest pewne. Rodzina więcej już nie starała się o nabycie wyspy po jej wizycie. Większość powie, że wyspa jest zła i nie można jej zwiedzać. Wielu ludzi, którzy wchodzili na teren Powedzili, nigdy nie powrócili. Wyspa Powedzila posiada jedną z najbardziej ponurych i przerażających historii w porównaniu do jakiegokolwiek innego miejsca na Ziemi. Jest nawiedzana, jak niektórzy twierdzą, przez tysiące duchów. Przy tak wielu zmarłych i ogromie cierpienia psychicznego doświadczanego przez tak wiele istnień ludzkich, nie trudno w to uwierzyć. Są osoby, które twierdzą, że to wszystko, co mówi się o wyspie, jest nie tak. Mówią, że Powedzila jako wyspa nie była używana jako cmentarzysko chorych na dżumę. Miało to miejsce w pobliżu wyspy, znanym jako Lazaretto Nuovo. Szpital psychiatryczny na Powedzili jest traktowany przez niektórych faktycznie jako dom starców, a nie szpital. Inni twierdzą, że prawda o wyspie Powedzila jest tak niepokojąca i okrutna, że ludzie po prostu starają się ukryć i pogrzebać dziejące się na niej nieszczęście i cierpienie. Tak czy inaczej, sama wyspa jest z pewnością jednym z najbardziej interesujących, przerażających i nawiedzonych miejsc na Ziemi.